encadenado, encadenado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. La tierra mía me la han robado y han incendiado mi país. Abran sus ojos, hay un tirano. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 ese tirano. Hej, hej, z tej strony Zaiste Ciekawe, a w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować sobie misje poboczne. Teraz musimy udać się na wyprawę po skarb. Relikwia Triady. No, Triady. Ostatnio skończyliśmy sobie tutaj, ale zanim zacząłem nagrywać, przeniosłem się szybką podróżą do tego miejsca, do kryjówki Trowa. I będziemy kontynuować. Też tu widzę, że konwój jedzie. Konwój FND, więc zobaczę co to jest tak przy okazji, bo... O lola, dobra, tu skończyliśmy, tak? Więc jedziemy dalej. Co to? A, benzyna, no ja. A, dojdę sobie pieszo, bo czemu nie? Chowam tylko pistolet, spadochron, bo mi spadł. A znając moje szczęście we Far Cry'u, to co chwilę ginę. O, kombinezon do szybowania. Zapomniałem, że go mam. Widzicie? A tym mówię, łatwo zginąć. Zademonstrowałem wam, jak się ginie we Far Cry'u 6. To jeszcze raz, ale tym razem będę wiedział jak polecieć. To lecimy. Okej. Tu jedzie auto? Dobra, jedzie już, chodź tu. Tylko nie uderz w barierkę. Tak sobie zabiłem, żeby nie chciało mi się czekać. Jedziemy. Wiem, wiem. U mnie jazda kiepsko wychodzi, ale... Takie życie. Relikwia Triady IDI. Nazywam się Eliso Zajas i wybrałem się w podróż. To ona doprowadziła do powstania mojego najlepszego dzieła muralu. Ale jego stworzenie to coś więcej niż zderzenie kształtów i barw. To brama do największego skarbu tej wyspy. Przyjdź pod mural, pójdź moje ślady. Jeśli duchy okażą się przychylne, uwolnisz ukrytą moc ID. Zajas. I'm in. Idę. Dobra. Ukryta moc, tak? Skakujemy na górę. Byle jak najszybciej. No dobra. Zając Far Cry'a, tutaj będzie ukryty skarb. Wspinaj się. Słyszałem jakiś krzyk. To mi się już nie podobało. Słyszę ludzi. Nie wiem, czy wy też ich słyszycie. W każdym bądź razie ktoś tu jest razem z nami. I nie wiem do końca kto. Ale gra ładne widoki tworzy. Chodźmy. Słyszę strzały teraz. Ktoś tu chyba z nami jest. Widzowie. A tu co? A do skoku. Dobra. Jakieś znajdźki, misje, cokolwiek. Papierki do czytania? Nie? Okej. Okay. Mogę to zaczepić, tak? No dobra, lećmy. Prawie jak FBI, tylko że trochę mniej gwałtownie. Czytaj. Nadpalony skrawek papieru. Miejscowy przewodnik nie kłamał. Oluwasi są prawdziwi. Ida tu był. Mam nadzieję, że resztę sobie doczytacie. Bo ja jestem słabym lektorem, ale wy czytać umiecie, także sobie doczytacie. Ja to sobie czytam potem przy montażu. A gift from the gods. Fuck yes. Okej. Tyle w temacie, nie? Może jest rol. Nie ci ulbi, gdzie ja jestem. By dostać się stąd będzie trudniej niż się dostałem. Albo nie. Bo tak szczerze nie do końca wiem, dokąd iść. Stamtąd przylecieliśmy, tak? No w ten sposób to na pewno mi się nie uda. Muszę pokombinować. No wspinaj się. Mogę tu zahaczyć jakąś kotwiczką czy coś? Wątpię. O, panie, co tu teraz robić? Czy ja czegoś nie widzę? Czy ja ślepy jestem? Tam trzeba przejść. I bardzo chcę tam przejść. No prawie. To jeszcze raz. Spróbujemy do skutku. I z rozbiegu. Aj. Będziemy próbować tak długo, aż nam się uda. I hopa. Mam cię. Udało się. Chwila, czy ja się właśnie cofłem? Tu jest coś do przeczytania? Nie. Użyję troli. Okej. Takie buty. Ale huk, ja pierdę tam głośny. A ten plusik to co to jest? Skąd mi się to pojawiło? Ktoś z moich dostał? Chyba tak. Dobra, czytajmy. Zapisane instrukcje. Udało Ci się przejść pierwszy z moich testów. Dlatego też obdarzę Cię wiedzą oraz chęcią parcia naprzód. Idź to bóstwo, któremu podświeciłem moją pracę, moje życie. Poświęciłem. Okej, doczytacie sobie. No po prostu intuicyjnie wiem, gdzie iść. O panie, a tu jest kotwiczka. Rozbujajmy się, a tam nic nie ma. I skaczemy. Cześć, skąd ja przyleciałem stamtąd? A, czyli ten poziom polega na bujaniu się, tak? Aha. Trzeba było zeskoczyć, tak? No dobra. A tu coś jest? Nie. Nic tu nie ma. Zupełnie nic. To lecimy dalej. To żem doleciał. Powtórzymy tą całą serię. Okej. Ała. Muszę chyba dość szybko podskoczyć. Kurde. Te niektóre zagadki są takie niby łatwe, ale jak się tak od razu to się... Znaczy, jak tak szybko chce się zrobić, to się nie ogarnie. Lećmy zatem. O kurde. Trochę to potrwa. Chyba coś... Ciężko idzie. ale mam jeszcze innego pomysła. Takiego, na którego jeszcze nie wpadłem. Albo jednak nie mam. Ale się wystraszyłem. A może o to chodziło? No ja. Nie ma to jak spostrzegawczość. Dobra, nie było tematu. Udawajcie, że tego nie widziałem. Że tego nie widzieliście. Okej. Okay. Tak będzie lepiej dla nas wszystkich. This is the way. Shit, this place feels like basic training all over again. Nie mogę wyjść z tej dziupli. Już mi się to przestało podobać. Cały odcinek spędzę na poszukiwaniu skarb. Dosłownie. Żeby mnie ten ogień nie spalił, no. Jakiś taki dziwny jest. Różowy. Już się nie dam nabrać na te skoki na skałę. Tam nie doskoczę. Tu widzę skok. Czy teraz doskoczę? Słyszałem coś. Czy to jest bezpieczne? Pieczęć ID. Trójka Oluwasów. Dało ci się dzięki sile, pasji i oddaniu. Aida uśmiecha się do ciebie, dziecko. Ten bożek odzwierciedla wszystko, czym był, jest i będzie. Na jarze znajdziesz dwóch innych Oluwasów, którzy zapewnią ci swoje dary. Możesz otrzymać jeszcze 2 błogosławieństwa. Okej. Okay. Bożek Oliwa. Czy jak to tam nazwane było? Sprawdźmy, jak to wygląda. A w ogóle gdzie to jest to? To jest to, tak? Pieczęć ID, co mi to daje? No dobra. Kolekcja powiększyła się. A co? O święte strony obejrzyj. Ukryto powieści tyle, ale... karty z kryptografami, koguty i piosenki z pendrive'ów. Nie wiem, gdzie mam szukać. Rekwia triady. No dobra. A to co? Ida, Olua of fire, passion and war. I can relate to that. Shit, there's more of these. I should track them all down. Chcesz znaleźć wszystkie? No dobra. Poszukamy zatem wszystkich. Okej. Musimy szukać po jednej relikwii, tak? Madrugadzie już znaleźliśmy. Teraz Vale de Oro i El Este. Znajdziemy tam po jednej. No dobra. Skoro mamy jedną relikwię. Tylko nie wiem, gdzie to się wyświetla. W kolekcji jakiejś? Ekwipunek, klucze, logistyka, inne. Absolutnie nic nie widzę. Dobra, tak czy siak wchodzimy w mapę. Tutaj jest jarańska opowieść. Czas na coś kreatywnego. Czołg. Ukradnąć czołg. Zajmijmy się misją drugi syn. No a jak na razie kontynuujmy misję fabularną. Zdążymy jeszcze coś rozegrać, mam nadzieję. You're a new face. Na moim kanale pojawi się niedługo oczywiście The Last of Us 1, a potem druga część. A w międzyczasie będzie też LEGO Star Wars Skywalker Saga. Jeżeli ją chcecie oczywiście. Rozmawiamy teraz. I got word that Jose's pissed about his poison. You fucked up his operation good. Maybe I was wrong about you. Maybe. So now I'm going to ask you for a favor. Our people are rotting in Jose's prisons. One of them, Miguel, is like a son to me. We'll need a prison truck to bust them out. Steal one, then meet me at the gas station near the prison. We drive in, grab our people, and leave before anyone gets smart. I'm trusting you with this, tourist. Don't fuck it up. No dobrze, nie popsuję tego, nie martw się. Więzienna furgonetka, tak? Casta de Mor. Też ich widziałem na mapie, ale gdzie teraz są? Niech ja was tylko znajdę. Casta Delmar. Dobra. There's some cockfighting. New challengers, all champions, all are welcome. Dobra, mamy koguta. Już wiem, o co chodzi z tym. Fajny ten kogut. Podobno urodził się w kanałach. A challenger approaches. Okej. Mamy koguta. Think your bird is a champion. We will find out. Sprawdzimy. Atak z bliska, atak z daleka, atak z wyskoku. Unik, oczywiście można robić unik. Gdy się zapełni, zostanie uruchomiony super gallo. L1 plus R1, okej. Proste sterowanie. Jedziemy z koksem. Już mi się podoba. Okej. To coś nowego. No dobra. Ała. No ciężko będzie. Ała. Haha, mam cię. O kurde. nie kogo przegrał, ale nie dam mu wygrać. Oj, nie dam mu wygrać. No i dalej. Dawaj teraz, dawaj teraz. Ała. A masz. Ale te koguty są zaciekłe. Normalnie jak Mortal Kombat, tylko że w wersji kogutkowskiej. Ała. A masz. A masz. Leżysz. No i tarczy trofeu. Dwa, jeden. Wejdź. Co to za pomysł, żeby walki kokutów zrobić w grze? Co za debil tę grę robił? Ja pierdykam, nie. Dobra, idźmy na misję główną. Schowaj te broni, niepotrzebna ci jest. Tourist, Philly is going to send you a picture of the type of truck we need. You can send it yourself? I worry if this piece of shit phone would just do what I... En candela, this guy. Co za pan. Ja pierdykam. Co za chłop. Jak go pocisnął. Bo nie umie używać telefonu. Paria. Widziałem tę ciężarówkę. Ups. Ups. Ach, to nieprawdziwe życie, także jeździmy jak chcemy. Ups. Znajdźmy tę ciężarówkę. Co to? Pojedziemy sobie po drodze tak długo, aż znajdziemy tę ciężarówkę. To nie ta. Co to było? Tam widzę ją. To jest to? To jesteś ty. Carlos, got the truck. Good. Come get me at the gas station. On my way. Na której stacji benzynowej? Taszta? To jedziemy, bo nie za bardzo mamy wybór. Sarenki. spokojnie dojedziemy. Byle pomału do przodu. Co trąbisz, pacanie? Czarny jaszczur. Wymieniaj je na mięso lub wytrzymałe plastik u handlarzy bronią przy stołach warsztatowych. Jeszcze raz, co? U handlarzy bronią Joanna i przy stołach warsztatowych. No dobra. O. Prawie bym zapomniał. Oczyń się, panie. Ups. Co trąbisz? Nie trąb, bo ja wytrąbię. Mało do przodu i dojedziemy. Kurde. Czekaj, bo on coś chce. Jasno, ciasno. Dobra, nie sądziłem, że zaczną we mnie strzelać. Prawie GTA. Choć nie grałem, nie nagrywałem GTA. Whoa, master of disguise over here. Shut up and get in the back. Okay. First time going back to this place since I broke out. It used to be a school. I sent my kids there. How long were you inside? 8 months, maybe more. 18-hour days in the fields getting whipped and breathing in poison fucks with the memory. Sounds like hell. See, but I had Miguel. We kept each other straight. Yeah, you said he was like a son to you. Toughest motherfucker I know. Raised him like he was my own. Taught him to box. He almost made Senor Yara before we got taken. How did you get out? Camila snuck in one night, sliced up 3 guards, took 2 bullets to her shoulder, grabbed a hostage and sprung me and Philly. Oh yeah, sounds like his father. That's my girl, but she couldn't find Miguel, and by that time there was too much heat. So we left him behind with more of our people. Just hope there's something left of him. We're close, no more talk. Montero, what are you doing here? Where's Miguel? I don't know. The guards took him somewhere in the prison. Mierda. It's off. We walk. Go. I'll find Miguel. If you get caught, it's you against the fucking army. It's okay, Papa. I wear my big boy pants. Crazy motherfucker. Meet us at the gas station when you got it. Suerte. No dobra. Czemu to zawsze ja muszę takie rzeczy robić? Pinga. I don't even know what this guy looks like. Ja też nie. Nawet nie wiem, o kim mowa. Cholera. Okay. Aj, zaraz mnie zauważy. O-o. Wskakuj. Czemu nie mogę wejść przez te drzwi? Take off that camera. This name is an injustice to the Yards drafted to rebuild paradise, who sacrifice everything they have. Brakuje mi tu Mika. Those who are drafted are treated like the heroes they are, with the best food and medical treatment you offer. The camps are inclusive, and those who have come to justice. W dupie to mam. Po prostu to zróbmy. Wyłączyłem alarm. Nie wiem kogo szukamy, ale to mam. Ale ich tu jest. Dobra, suprimy. Muszę się uleczyć. Karta dostępu do więzienia. No dobra, poczytajcie sobie to. Macie co tygodniowy raport. Amunicja, benzyna. Coś jeszcze? Nie, okej. Okay. Szybki zeskok. Coś tu? To jest to? O, coś... Aha, to jest to. Nie wiem gdzie oni wszyscy się podzieli. Ale lepiej, żeby mnie nie znaleźli znowu. O, teraz wejdę tu. Dobra, macie tam notatkę. Chodźmy stąd. Carlos, found Miguel. Good work, tourists. Now get him out of there and meet me at the gas station. Okay. Musimy stąd wejść. Gdzie ty jesteś? No brawo, Miguel. Mamy z sobą kłopoty. Możemy stąd iść, Miguel? Chodź za mną. No szczerze rzecz. Wrzucę ci tam. Coś jeszcze? Aj. Dobra, morda. Wyjechać stąd to będzie masakra normalnie. Ups. Grocery took you in. But you're boxing up ahead. I said it. You ask a lot of questions. The gas station. I know it's hard, but you gotta trust me. Everything's gonna be okay now. No dobra. There he is, Senor Yada. Come on, get in. Hell yeah, brother! I knew you'd come for me! Coño! I said it! You look like shit! I thought you motherfuckers were on rations. Still a dig. Still dry. Good for you. I'll drink his. Miguel. I'm sorry. I didn't come for you sooner. I tried. You know I'd never forget you. Enough bullshit, Carlos. We do what we do to survive, mi hermano. Enough talk. Give me that fucking guitar. You did good, tourist. When I first saw you, I wanted to gut you like a crocodile, but you're Montero now, Danny. Gracias. So, do I call you Papa now? Shut up and drink. Huh. A ten pies co? Fajny jest. No dobra, skończyliśmy misję fabularną, drugi syn. Jesteśmy o krok bliżej do końca fabuły. I teraz bliżej dodatku DLC. Dobra. Relikwie triady. Aha, tam. Poznaj legendy. LST i DOE. Tu są jeszcze schowane te... No właśnie od tej EID. Schowane błogosławieństwo triady. Tak? Jeden jest w LD Oro, a drugi jest w LST. Tu i tu są. Ale w następnym odcinku będziemy właśnie kontynuować misję fabularną, rosnąć w siłę, tak mi się wydaje. To co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!